zapraszamy na streama. Planszowe bestie. Halo, halo. Najpierw nas słychać, teraz będzie nas widać. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Planszowe Bestie, czyli Paulina, Teos i Uczu. I dzisiaj mieliśmy dla was przyjemność grać w grę Oh Crap, która jeszcze na polskim rynku nie zaistniała, ale będzie wydana w formie kampanii wspieraczkowej na Kickstarterze jeszcze w tym roku. Grę będzie wydawało wydawnictwo Smart Flamingo, któremu bardzo serdecznie dziękujemy za przekazanie gry do ogrania. No i idąc naszym takim bestiowym zwyczajem, ponieważ to tłumaczył zasady gry, ja może zacznę od kilku słów na temat Oh Crap. Gra, która, co warto podkreślić, podobnie jak Candy Hunters, które wcześniej ogrywaliśmy, jest grą polskich autorów, więc to taka nasza rodzima produkcja, która, taki fun fact, ciekawostka, powstała w ramach takich laboratoriów projektowania gier podczas jednego z wyjazdów. Tam została ona jakby opracowana, jeśli chodzi o same warsztaty, no i później była dalej dopracowywana. Gra, w której mocno skupiamy się właśnie na wyścigu. Bardzo fajnie działa dla mnie mechanika tego dobierania kolejnych nowych kart, zagrywania kart, łączenia ich, zwracania uwagi na wiele rzeczy. No i gra, która ma duże pokłady negatywnej interakcji w tym wyścigu. To nie jest wyścig każdy sobie rzepkę skrobie i gdzieś tam patrzenie tylko i wyłącznie na swoje poletko, ale musimy cały czas ten nasz wąski wycinek tutaj kontrolować, żeby po pierwsze nie dać siebie wpuścić w maliny, a po drugie, żeby postarać się też gdzieś tam tego przeciwnika ukrócić, bo to ma mocno, mocno pomaga. Ciekawe kwestie, jeśli chodzi o sam sposób poruszania się krabów, taki charakterystyczny, czyli właśnie bardziej prawo-lewo niż straight forward do przodu. Raczej będziemy tutaj właśnie starali się unikać tych przeszkód. Całkiem pomysłowe też przeszkody. Niby takie proste rzeczy, gdzie po prostu wchodząc na jakieś pole wyrzucamy kartę, czy mamy właśnie możliwości podkopów, a z drugiej strony takie dające pewną satysfakcję, jeśli uda się jakiś element albo dobrze wykorzystać naszą korzyść, albo właśnie jakiś upierdliwy element w fajny sposób ominąć. To są na pewno spoko rzeczy. Jeśli chodzi o kwestię wykonania, wiadomo, gramy w wersję prototypową, więc to jeszcze nie wszystko do końca jest takie, jak będzie w wersji finalnej, no ale już warto zwrócić uwagę na grafiki, które tutaj mamy w Oh Crap, bo te, jeśli będą doszlifowywane, no to pewnie nie w jakimś gigantycznym stopniu, tylko raczej będą dopracowywane, no i tych grafik, tych takich puszczeń oczek do graczy jest całkiem sporo. Troszkę stylistyka, która jakby przywodzi na myśl różne rzeczy, różne zjawiska popkulturowe. Rozmawialiśmy sobie na poza anteniu o tym, że krab przypomina trochę postać z bajki SpongeBob, Karnciasto, Porty. Tutaj patrząc na nasz układ planszy, na te deski, to są totalnie deski z Crasha Bandicoota, które były tam łubudu i one tam nam dawały nieśmiertelność, tak, takie maski, więc to jest totalnie to. Ale jest to w takiej fajnej stylistyce utrzymane, że mimo tych różnych jakby połączonych rzeczy z różnych światów, to jest spójne, pasuje do siebie, więc mnie się to podoba. Fajna sprawa, że od razu dostajemy takie karty pomocy. Tu znowu wersja prototypowa, więc jest to na razie wydrukowane po prostu na kartce A4. Ja może pokażę, bo my mamy tutaj te karty pomocy druknięte już w takiej normalnej formie. Także tak. To jest jakiś taki fajniejszy papier, po prostu kredowy, tak? Tak, no ale też właśnie karta, dzięki której tak naprawdę wszystko mamy pod ręką, tak. Jesteśmy tak. W sobie w stanie sprawdzić, bo wydaje się na pierwszy rzut oka, że gra u krab jest mega banalna, a jednak zależności między kartami pozwalają nam robić bardzo fajne kombosy, które też mogą być satysfakcjonujące, więc tutaj warto też sobie rzucić okiem na to, co która karta robi. No dużym plusem Oh Crap'a będzie kwestia czasu rozgrywki. To będą szybkie partie, które będą się zamykały. No myśmy dzisiaj grali 40 minut tak naprawdę, więc myślę, że spokojnie jesteśmy w stanie pograć szybciej.
A z drugiej strony właśnie mamy takie szybkie rozgrywki, a z drugiej strony w trakcie tych szybkich rozgrywek jesteśmy w stanie sobie bardzo fajne komboski odpalić. Więc dla mnie kolejna gra Flamingów, która jest na plus i mam nadzieję, że ona też trafi na półki graczy, którzy właśnie szukają takiej rozgrywki na krótszą ilość czasu, na mimo wszystko większą ilość osób, tutaj do 5 osób może zagrać, przeważnie tego typu gry to są gdzieś tam 3-4 osoby, które mogą to ogrywać, więc generalnie taki ciekawy koncept i ja jestem na tak, taki zielony grzybek. Paulina. Podobnie jak poprzednia gra, dosyć przyjemna, zasady nie są skomplikowane, jest to bardzo na plus, jeśli chodzi o taką, powiedzmy, pogranie gdzieś tam w familijnym czy wśród znajomych. W takim gronie. Chciałam się zapytać w sumie o te części, na które składa się plansza. One są różne? Czy to jest jakiś stały układ? Nie, ich będzie dużo, dużo więcej i one też będą dwustronne. Także tutaj opcji po prostu zbudowania tej planszy będzie multum. Okay. Chociażby w naszej wersji prototypowej my też dostaliśmy tylko kilka po prostu tych modułów planszy, a nie mamy chociażby tej planszy z szubarami, którą pokazywali chłopaki z koszalińskiego klubu, nie? Więc a ja na przykład też oni pokazują taką planszę, ja mówię, kurczę, nie mam jej, nie? A sprawdzam w instrukcji, no mam te szumary opisane, nie? I tak, co jest grane? Nie, dostaliśmy prototyp, który jest w pełni grywalny, jakaś tam drobna modułowość, ale nie mamy jak gdyby takiego kompletnego, no ale możecie dzięki temu zobaczyć sobie u różnych tak naprawdę recenzentów w różnych materiałach, różne trasy, różne układy, też ilość osób i tak dalej. Chodziło mi o to, że fajnie, że w takim razie są te moduły, no bo też gra po 2 czy 3 partiach nie znudzi się, bo jakby miała tylko powiedzmy 2 strony, no to niestety, ale no szybko by się mogła znudzić. Wykonana jest bardzo ładnie. Jedyne moje zastrzeżenie jest to, że nie podoba mi się okładka. Tu już mówiłam chłopakom na poza anteniu, że no nie przemawia do mnie ta stylistyka i wydaje mi się, że nieco odbiega od reszty gry. W sensie, że tak dla mnie trochę 2 różne światy. I jeszcze z takich skojarzeń, bo pojawił się tutaj między innymi SpongeBob przed chwilą, to mnie się też trochę, przynajmniej moje odczucia, jak na to patrzę, kojarzy mi się z Kapitanem Flapjackiem. Nie wiem, czy ktoś ogląda taką kreskówkę. Ona ma w sobie coś takiego niepokojącego i jak patrzę na tą okładkę, to ona jest dla mnie niepokojąca. No jakby w sumie motyw tego, że kraby wchodzą do morza, do jakiegoś, nie wiem... One mają być zjedzone, pożarte, one uciekają, walczą o życie. Jak ma być nie niepokojąco? To właśnie, nie? Więc jakby jest to z jednej strony fajnie, deseczki w ogóle kolorowo, wesoło, tam pani kuchara wylatuje z patelnią, z drugiej strony, kurde. No, jest walka o życie. Nie wiem, czy to tak naprawdę jest walka o życie, nie? Czy tutaj nie czai się coś gorszego? Tak, nie? Dokładnie. Także to jeśli o to chodzi o tą warstwę wizualną, to jest takie jedyne moje zastrzeżenie. Poza tym, no, wydaje mi się, że wszystko jest w miarę czytelne. Karta pomocy jest jak najbardziej na plus, no bo nie musimy umieć wszystkich kart na pamięć. I w sumie to jak zwykle u mnie zwięźle i szybko. Nie wiem, co bym mogła jeszcze dodać, poza tym, że kot próbuje mi tutaj wejść na karty. Nie, no myślę, że fajnie będzie jeszcze do tego usiąść i się pogonić trochę po tej planszy. Może następnym razem Adasiowi się uda. Może. Może. Perhaps. Może tak, perhaps. A może nie. Myślę, że tyle. Oddaję głos prosto osobie. Moi drodzy, tak, Adaś wspominał, że grę dostaliśmy od Smart Flamingo, ale nie wspomniał o jednej bardzo ważnej rzeczy, mianowicie Smart Flamingo nie mają żadnego wpływu na to, co my tutaj powiemy w tym materiale, nie mają wpływu na treść naszych opinii. My mamy fajny kontakt z Łukaszem, gdzie wymieniamy się po prostu naszymi opiniami i tutaj nawet te takie najbardziej krytyczne oni po prostu przyjmują do siebie i faktycznie tutaj dyskutujemy sobie i naprawdę tutaj te uwagi no, są lub nie uwzględniane, tak? Bo wiadomo, taki też jest charakter wydawcy, że no, to on ma tak naprawdę ostateczne zdanie, tak? My mamy tylko tutaj jakieś tam nasze subiektywne preferencje, tak? I jakieś subiektywne uwagi. Natomiast Bez Wazeliny to jest najlepsza gra Smart Flamingo, w jaką ja grałem. Ja nie tyle nawet, że mam nadzieję, ale jestem przekonany po prostu, że ta kampania po prostu będzie naprawdę hitem, tak? To jest dla mnie, kurczę, pędzące żółwie na sterydach, nie? To jest dla mnie
takie trochę, nawet i fajniejsza podstawka wyprawy do Eldorado, nie? Gdzie w wyprawie do Eldorado trochę mnie uwiera to, że inny gracz nas po prostu blokuje i mamy wąskie gardło i nie możemy przez niego przejść. A tutaj, no spoko, idziemy do przodu i tego gracza jeszcze popychamy, nie? I niby negatywna interakcja, ale my mu pomagamy tak naprawdę, popychając go do przodu. Albo nie pomagamy, bo go wpychamy gdzieś, gdzie on bardzo nie chce iść i nagle cały jego misterny plan idzie się paść. Więc, o kurczę, mega mi się to tutaj podoba, po prostu gra, która jest, jasne, że ona ma jakiś tam naprawdę bardzo drobny element losowości, naprawdę bardzo dobry, ale tutaj bardziej ta losowość to jest wynik tej negatywnej interakcji po prostu innych graczy, gdzie przy tak lekkiej, przy tak dynamicznej grze jest naprawdę super. Ja się przy tym doskonale bawię. My ostatnio mieliśmy taką uwagę przy chociażby szczurach, tak? Przy Tales of Vistar, gdzie stwierdziliśmy z Asią, że ta gra działa mechanicznie, ale ona nie sprawia nam frajdy. A tutaj, o kurczę, ona się, wszystko się tutaj spina, nie? I jest naprawdę ona super mechaniki. Ten hand management, który jest taki, zresztą chłopaki Barolek i Gandalf wspominali, że to ma taki, mieć taki feeling trochę Century, tak? Gdzie no właśnie mamy to wszystko dostępne u nas na ręce i tylko my sobie kombujemy, w jakiej kolejności to zagramy. To, w jaki sposób zdobywamy nowe karty, że no po prostu przy resecie dostaję kartę, tyle już pachnie, jakiś tam stały bonus. Więc pytanie, czy chcę też bardzo często się resetować. Możemy zagrać naprawdę różnymi strategiami. No ja dzisiaj chociażby pokazałem w tej rozgrywce na samym początku jakieś takie celowe nawet zostanie z tyłu, żeby się trochę bardziej zbudować ekonomicznie, żeby potem tak naprawdę wystrzelić i iść ze wszystkimi równo, tak? Więc jest naprawdę bardzo, bardzo dużo opcji. I coś, co ja zresztą gadałem też z Gandalfem, bo dopytywałem się po prostu przed transmisją jeszcze parę takich szczegółów dotyczących zasad. I właśnie to, o czym wspominałem mu, czyli kurczę, te akcje boczne są naprawdę mega. One robią tutaj super ekstra tę grę. I z jednej strony właśnie to kombinowanie, co my w ogóle chcemy sobie zdobyć do tej naszej talii, tak? Z drugiej strony kombinowanie, w jaki sposób zagramy, w jakiej kolejności. To, co się dzieje na planszy, ta modularność powoduje, że tutaj trochę się będziemy powtarzać po koszalinie, ale właśnie ty patrząc na planszę już sobie ustalasz jakąś tam strategię działania, tak? Wiem na przykład, że skrót jest tutaj, który wymaga takich kart, więc staram się to zbudować, tak? Widziałem, że mi nie poszło, no raczej to było w ciemno, ale starałem się właśnie puścić innych, żeby ewentualnie otworzyli mi coś z rynku, nie pykło, no to po prostu lecę dalej, tak? Tutaj staram się, powiedzmy, gdzie wiem, że będą podkopy, tak? Staram się więcej muszelek po prostu sobie nagromadzić, żeby móc ewentualnie pod tymi deskami śmignąć, żeby nie musieć tutaj właśnie slalomem między nimi iść, nie? No mega, mega, naprawdę super. I to z jednej strony jest i taka właśnie łamigłówka logiczna, gdzie ja muszę sobie sam opracować jakąś strategię, jak ja będę chciał tam po prostu śmigać po tej plaży, a z drugiej strony jeszcze ten element po prostu interakcji między innymi graczami, gdzie tutaj no wszyscy niby mamy ten sam cel, ale tych ścieżek jest multum, tak? Ja nie wiem, czy w przypadku akurat gry trzyosobowej jest i tak w miarę luźno na tej planszy, tak? Przy grze na 4-5 graczy jest tutaj dużo większy ścisk tak naprawdę, i jeszcze dużo więcej takiego, no, chamskiego grania, wymianek i tak dalej, rzucania się po prostu na te różnego rodzaju miny. No, super, naprawdę super. I to, jak tą grę można sobie skustomizować, jak ona jest regrywalna pod kątem tego, jakie wyjdą karty, z jakimi zdolnościami, te akcje specjalne, jak ułożymy sobie planszę modularnie. Naprawdę masa, masa po prostu fajnych rzeczy, tak, które tutaj się znajdują, a faktycznie no, ten nie cierpi na tym w ogóle ani prostota zasad, ani nie cierpi na tym dynamizm tej gry. Super. Mega mi się podoba, naprawdę mega, mega, mega mi się podoba. To, o czym nie wspominaliśmy przy okazji zasad, powiedziałem, że o tym powiem jakieś tam słówko,
to wiemy, że są planowane dwa moduły do tej gry. To będą wydarzenia, które będą miały bardzo globalne znaczenie i będą na przykład takie, że a powiedzmy zamiast akcji specjalnej ze swojej karty mogę zagrać akcję specjalną z karty na rynku, nie? Albo na przykład, że co tam, a dobra, już nie pamiętam, nie będę tam też sprzedawał jakichś tam tajemnic wydawnictwa, może. Tak, więc będą takie wydarzenia, które będą takim trochę bankiem muszelek, w sensie jedno wydarzenie zawsze będzie aktywne, a na drugim, w zależności od różnej ilości graczy, będą położone jakieś muszelki. Kiedy zdobywamy muszelki z takich zasobów ogólnych, to zdobywamy je właśnie z tej karty, która wyjdzie jako kolejna, tak? No i wtedy znowu wkładamy po prostu jak gdyby z banku określoną pulę i w taki sposób będziemy te wydarzenia zmieniali w trakcie gry. Więc tutaj autorzy szacują, że mniej więcej około 3-4 wydarzeń w trakcie gry całej partii się po prostu przewinie. Plus dodatkowo jest też moduł takich wyzwań. To będą jakieś już indywidualne cele po prostu dla każdego z graczy, gdzie spełnienie tego celu spowoduje też uzyskanie jakichś tam dodatkowych profitów. Naprawdę bardzo dużo tutaj do tej gry jeszcze da się wsadzić tak naprawdę bez szkody dla tej prostoty zasad, dla tej dynamiczności. Mega, mega, naprawdę super, mega mi się podoba. I podobnie tak jak Paulina, żeby też nie było tak jak gdyby bardzo, bardzo fajnie, to tutaj też trochę przychylę się do tego, że jak gdyby sama ilustracja tych krabów jest taka, kurczę, trochę właśnie dziwna, o ile sama grafika planszy tych tutaj wszystkich przeszkadzajek, tego co mamy w takim rzucie z góry, jest bardzo, bardzo fajna i jest to naprawdę bardzo takie przyjemne, to przedstawienie jak gdyby już stricte tych krabów jest takie, powiedzmy, dziwne, tak? Niekoniecznie ten styl do mnie też trafia, tak? No ale tutaj wiadomo, nie? No to już jest kwestia gustów. Oczywiście Radka, serdecznie pozdrawiamy. Tak, nie bierz tego do siebie, Radku. Jakbyś był tutaj z nami przy tym stole, to też byśmy tak powiedzieli. Okej, moi drodzy, no to chyba tyle z mojej strony, więc przejdziemy sobie do recenzjocepcji, czyli podsumowanie naszego podsumowania. Resume gry Oh Crap, która, miejmy nadzieję, ukaże się nakładem wydawnictwa Smart Flamingo dzięki udanej kampanii wspieraczkowej, która ruszy prawdopodobnie jeszcze w tym roku 2024 i to gdzieś w okolicach pierwszej połowy. Pytanie numer jeden, dla kogo jest gra? Na pewno dla osób, które nie boją się negatywnej interakcji i tego, że plany mogą zostać zniweczone, tak? Tutaj mieliśmy przykład tej rozgrywce, gdzie Teos zagrał kartę, która gdyby nie zmiana warunków przez Paulinę, to po prostu dałaby mu jakieś profity, a tak po prostu nie mógł jej w ogóle wykorzystać, tak? Więc tutaj jesteśmy w stanie ludzi w takie kłopoty wprowadzić i trzeba być na to przygotowanym, tak? Że takie rzeczy się będą działy i żeby na to też zwracać uwagę. Poza tym myślę też dla osób, które chcą się pościgać, a niekoniecznie chcą na to nad tym wyścigiem spędzać dużą ilość czasu, tak? Bo tutaj zarówno setup gry, jak i sama rozgrywka są na tyle płynne, że rzeczywiście mimo pełnego składu będziemy w stanie płynnie tą grę sobie tutaj grać, no, w szczególności, że wybieramy karty wszyscy razem, więc to tak naprawdę będzie się działo dużo, dużo sprawniej, nie? No i raczej też taka mimo wszystko gra family friendly, tak? Bo to też nie możemy zapominać o tym, że tutaj spokojnie myślę, że rodzice z dziećmi będą w stanie się świetnie bawić przy krabach i będą tylko po prostu później wojny o to, że na przykład, nie wiem, kto wygra, to nie zmywa, tak? Albo kto przegra, to zmywa na przykład, nie? Więc tutaj jest tego trochę, a przy tym gra nie jest właśnie jakaś bardzo, bardzo prosta. Tutaj podoba mi się określenie, które Teos użył przy poprzednich, że flamingów, czyli właśnie, że ona jest prosta, ale nie jest prostacka, tak? Bo tutaj te zasady naprawdę znowu w 3 migi możemy wytłumaczyć, ale już wejście głębiej w to i zrobienie, zrealizowanie swojego celu, to nie jest takie easy, nie? No oczywiście można grać tak, nie? Że grasz po prostu kartę i tylko jedną akcję, to turę i tak dalej i jak coś się skombi, to jest wielkie święto, ale można też naprawdę tutaj wyciągnąć dużo więcej kompetytywności po prostu z tego.
która, no właśnie, no dużo negatywnej interakcji, nie? To jest tak naprawdę clue oh crap i faktycznie tutaj ci gracze familijni, ale też właśnie gracze kompetytywni, którzy po prostu chcą zagrać w taką szybką grę, wręcz nawet o takim charakterze bardziej imprezowym, tak? Tutaj nie trzeba też siedzieć po prostu i przekminiać każdego ruchu, tak? Bo spoko, ja sobie przekminiałam właśnie to, co mówiłeś, tak? Ktoś ci wejdzie na to pole, przesunie cię w jakieś, tak, w jakieś po prostu zakamarek, gdzie no, tyle zrobisz sobie ze swoją kartą i tyle, nie? I miałeś akcję, nie? Miałeś to jest mnie ciekawe, bo ja jestem osobą, która nie lubi negatywnej interakcji i w sumie jakoś nie odczułam jej tutaj. Bo ty ani nie stosowałaś wobec nas, ani my nie mieliśmy za bardzo okazji, żeby ją zastosować wobec ciebie. Bo właśnie było w miarę luźno, bo graliśmy tylko w trójkę. Mhm. Jakbyśmy zagrali tutaj w większym składzie osobowym, to by było dużo, dużo, dużo ciaśniej i dużo więcej przepychania się, nie? Dobra, no pytanie numer dwa. Co odróżnia Oh Crap od innych podobnych gier? Przede wszystkim chociażby to, co mi się nasuwa w porównaniu z Eldorado, szybkość setupu. Jak ja sobie pomyślę, jak w wyprawie do Eldorado musimy układać te moduły w określony sposób i tak dalej, a tutaj nie, wybieramy trzy losowe, wkładamy, one są w ogóle tak skrojone, że nie ułożymy tego w złą stronę, tak? Wiesz, góra, dół planszy, tyle, pach, nie? Wykładasz trzy kafelki, one chyba też w normalnej wersji będą dwustronne. Tutaj akurat mamy prototyp, gdzie te kafelki są różne, ale zawsze musi być jeden kafelek z jedną muszelką, jeden z dwoma i jeden z trzema. Karty też po prostu tasujemy. My swoich kart nie musimy tasować, bo wszystko dostajemy na rękę. No nie, no setup jest tutaj w miarę przystępny, tak? Jak na grę, która ma no, niemało, tak? Tych swoich komponentów. Super. Klimat, właśnie, że te kraby, to co mówił Adaś, tak? One nie idą do przodu, tak? One właśnie, ja mam wrażenie, że ja jestem tym krabem i o tak zatułam z lewej na prawo, z lewej na prawo. Mega. No to, co mi się jeszcze podoba, to jest kwestia raz, że samych kart, jak one są zaprojektowane, czyli to, że mamy te główne akcje, boczne akcje, które kombimy, łączymy. Dwa, że mamy tutaj pełną dowolność, czyli nie jest narzucone, w jakiej kolejności to będziemy wykonywali, więc też ten ciąg może być inny za każdym razem, nawet jeśli zagramy dwie takie same karty. I trzecia sprawa, czyli kwestia, to też nie jest jakieś mocno popularne, czyli kwestia zagrywania kart i z prawej, i z lewej strony, tak? Czyli ja nie jestem sfokusowany, że idę tylko w jedną stronę, tylko rzeczywiście otwieram sobie furtki gdzieś przestrzennie, więc tutaj też... Kurczę, to jest tablo building z tymi akcjami bocznymi, nie? No. Prosty deck building, prosty hand management, prosty tablo building, wszystko tutaj mamy w tej grze, a ja się w ogóle nie czuję, żeby ta gra była jakoś, nie wiem, przeładowana tymi mechanikami, żeby się wszystko nie do ogarnięcia spina po prostu, nie? Jak najbardziej. Dobra, no to nasza ocena. U mnie będzie wyżej niż Candy Hunters, u mnie to będzie 8. Nie będzie to moja ulubiona gra Smart Flamingo. Wydaje mi się, że swego czasu, jak przypomnę sobie, jak się zagrywałem w Ether, to jednak ten Ether do mnie bardziej wtedy przemawia, ale jak najbardziej chętnie do Oh Crap sięgnę i myślę, że to też może być fajny temat na jakiś turniej klubów planszówkowych, coś takiego, tak, gdzie po prostu rozkładamy kilka egzemplarzy, ci ludzie się ścigają, zagramy kilka rund, tak, więc no, ma to potencjał. Dla mnie będzie 7,5. Tak myślę. No ale też pozytywniej, bardziej niż negatywniej. Tak, tak, tak. Okej. Ja na ten moment dam 7,5. Jeżeli chodzi o kwestię gry wyścigowej, to siądę do tego równie chętnie, co do Eldorado z dodatkiem. Na pewno bardziej chętnie niż do podstawki Eldorado czy do Turbo. Bardzo, bardzo mi się podoba, ale nie chcę też tutaj nie wiadomo jak szarżować z wysoką oceną, bo tak naprawdę nie wiemy też, jaki będzie ostateczny kształt tej gry. Te mechaniki, które zobaczyliśmy w prototypie, te mechaniki, o których wiemy, bo są na przykład uwzględnione w instrukcji, mimo że nie mamy do nich komponentów, ale jesteśmy w stanie sobie też wyobrazić, jak one działają, czy patrząc na partie, które rozgrywali inni recenzenci, totalnie mnie przekonują. I jeśli tutaj naprawdę nie będzie popełnionych w tej kampanii jakichś takich, nie wiem,
takich no, brzydkich błędów, jakichś takich, no kurczę, noga się powinie wydawnictwu i tak dalej, to ja naprawdę myślę, że ta gra po prostu to będzie super sukces. Najlepsza gra Flamingów, w jaką do tej pory grałem i chociażby w porównaniu z Bedeville Carnival Bartka Zielonki, który też ogrywaliśmy ostatnio, dla mnie no super, tak? Naprawdę, naprawdę mega. Bardzo mi się podoba, będę propsował całym serduszkiem, nie? Okej, słuchajcie, to tyle z naszej strony. Dzięki jeszcze raz Smart Flamingo za przesłanie nam prototypu Oh Crap. Dziękujemy Wam wszystkim za dzisiejsze spotkanie, zarówno tym na Twitchu na żywo, jak i tym na YouTubie. Tych z YouTuba zapraszamy na Twitcha, tych z Twitcha zapraszamy na YouTuba, żebyście mogli nas zobaczyć. No i serdecznie, serdecznie dziękujemy naszym patronom, dzięki którym możemy te materiały nagrywać, dzięki którym możemy się stale rozwijać. Czyli wspieracz anonimowy Rizor, Razem Mamy Wszystko, Misiu, Patel SMP, Zakazany Nick, Kawa oraz Garyś. To dzięki Wam cały czas możemy tworzyć. Dzięki Wam serdeczne z całego serduszka. Zapraszamy Was na naszego Discorda, gdzie też życie płynie całkiem wartko. Wiele rzeczy się dzieje. No i trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia przy kolejnej okazji. Pa, pa, pa. Dziękujemy za streama. Planszowe bestie. Zapraszamy ponownie.